właśnie gość wybił mi furuka. Bo puszczam se kurwa muzykę w Margonem. I sprawdzam, czy to słychać dobrze z tym, jak leci w tle. I w sumie teraz podkusiłem lekko, bo uważam, że nie było dobrze. I teraz się okaże, że nie wiem. Więc już mam w piździe, a wyjebał mi furuka. W sensie losowaliśmy go. Uważaj sobie, ziomek. Ty, który to wypiłeś. Uważaj sobie. Może ten mak jeszcze nie ma dobrego eku na tym nertchusie. Ale jestem jak mucha CC. Niby możesz... I nie ma. A jak cię ugryzie... Uważaj sobie. Uważaj na boreliozę, ziomek. Jeden z drugim. Gdzie mi z tym oknem? No ja... O, tak może. Dobra. Koniec. To tak wygląda moja gra w Margonem. Straciłem sens grania w Margonem. Trzymania tego tutaj przez najbliższe 11 minut, ponieważ nie ma elity, z której potrzebuję przedmiot. Więc idziemy na Dymińską. O Boże, tutaj... Co ja tu robię w ogóle? Zaraz! Skoro wybił mi furuka, to może jest opcja na szukanie przewa. Oni to sobie skakają, bo mają kamienie czerwonego smoka. Kiedyś to trzeba było na E2 ręcznie chodzić. I to było granie. To było fajne. Albo w karma fajnie się szukało. W sumie teraz też zmienili te szukanie karma i co? Czemu? Czemu dali to na tych pufach te respy? Nie mogli dać na gulach? Oni są głupi. Po co na tych pufach te respy są? Ja nie wiem. Na gulach by było dobrze. Blisko by było, a i tak by dołożyli tych respów. Denerwują mnie. Ale dobra. Trudno. W ogóle muzyka jest super w Margonem, okazało się. I to patrzcie. Okazało się, że... Takie są efekty. Jak bijemy kolosa, robimy wypad. Miłą atmosferę w klanie. Wypad klanów robimy. Szać i w ogóle rzucam wszystko. Czary. I ja Margonem. Nieźle, nieźle. 2024. Super się gra. Dobra. Dzisiaj robimy przegląd forum. Dlatego jest inna scena na przegląd forum. Wiem. Scena się rozjechała. Tak ma być. Ty nie pisz mi tego. Myślisz, że jesteś głupszy? Jesteś mądrzejszy ode mnie? Nie jesteś. Słuchajcie. Najlepsze tematy na forum. Naprawdę. Już dzisiaj przypomniałem sobie, że coś takiego istnieje jak to. Czekajcie, mi to przeszkadza ten OBS tutaj. Mam jeden monitor tylko teraz. I mikrofonu nie mam swojego. OBS. Yeah, check it. Check it, patrzcie. Ale walka piękna. Ja pierdolę. Zgaduję. Sprawdzam go. Sprawdzam cię, dewele sędziwy. Zgaduję, że chłop ma legendy, a to są jakieś nopki. I on się jara, że kurwa rozjebał z dwóch gamoni. 100% tak jest. Sprawdzamy jego profil. Szukamy tego gamonia. I sprawdzamy jeszcze Legolaskę. Zwinny Mareczek. Legolaskę to zwinny Mareczek. 100%, patrzcie. Chłop, o, to jest ten chłop. Patrzcie, chłop ma full legendarny ekip. Nie? Dobra, i Bumpik, sprawdzamy Bumpika. Bampeusz, o, jakiś gościu w heroikach. Plus 1, plus 3. Kurwa, co debil, a zwinny Mareczek, o, zwinny Mareczek ma 3 legendy, ale nieulepszona zbroja w ogóle, nieulepszone buty, tutaj nic nieulepszone, FO, no takie gorsze bonusy do walki i chłopek się kurwa jara, że najebał jakimś gamonią i kurwa normalnie wkleił walkę, oczywiście w chuj kurwa scrollować to trzeba, przecież nic nie wiadomo o co chodzi,
nic nie wiadomo. I na koniec moderatorka tego kurwa dała mu plusa i ona daje tu plusy. Nie wiem, na chuj chyba, że dziękuję, że ktoś tu pisze w ogóle, to debilem trzeba być. O, hit. Hit. Tutaj. PS, łowca w secie plus 5. A kto wygrał? Mniejszy level wygrał, tak? Czemu? Bo porobiła uniki i usiadły jej bonusy i wygrała na topce? Radka. No dobra, w sumie po co ja to robię? Nie wiem, kto jest gorszy. Oni, że to wrzucają, czy ja, że to oglądam? Wychodzę ze zwinnego Mareczka, nie obchodzi mnie on. W ogóle. Pierwsza pomoc. Patrzcie, to są ulubione tematy. O, dobór EQ, numerki przedmiotów. O co chodzi? Numerki przedmiotów. Ej, w sumie nie, zanim włączyłem nagrywanie, to nie spojrzałem, co jest na tym forum tutaj. I pierwsza z numerki przedmiotów. O chuj chodzi z numerki przedmiotów. Nie wiesz, jaki numerek ma dany przedmiot? O co chodzi, kurwa? A jaki numerki? W sensie, że jest jakiś item i ktoś chce numerek? Na chuj mu to. Szczerze. Na co mu to jest? I ktoś pyta o te numerki? Pyta o numerki? Prosiłbym o możliwe najlepsze EQ? A. Siema. Który naszy wybrać na pala? 4-6 pal. Jak... Wisior. Oczywiście 4 kryta. Najlepiej rozdane bonusy, kurwa. Po jakimś reworku. No nic dziwnego, że ma. Też bym powiedział, że ten wisior jest lepszy. Nie wiadomo nawet, czy on w tych heroikach ma 100 zręczności, więc... A dobra, nie no, to oba dają wszystkie cechy. Bo krytyk. A krytyk taki jest silny na tym małym levelu na paladynie? W sumie nie obchodzi mnie, co jest lepsze. O, wy też macie tak, że wszystkie te EQ macie tak? Czy to jest jakaś moja wina, jakieś przeglądarki czy czegoś? O, patrz, ma jaką kolczugę, ty. Dobre EQ ma. Jakie EQ skompletować, żeby grało się lekko i przyjemnie? Mam 6-0 woja. To nie za najlepsze, mam 6-0 woja. Turkusowy naszyjnik. Czy to nie jest jakiegoś questa? Kurwa, orczego pogromcy, jakiś pierścień, kurwa. To też chyba z questa jest. Ostrzem męstwa żywiołów. Jeszcze talizman wkleił na pet. Na 6-3 już ma tutaj. Dwa herka. I czy udało mu się grać lekko i przyjemnie? Oj, chyba nie. Oj, chyba już nie gra. Ja pierdolę. Obudzę zaraz współlokatorkę. Oj, widzicie, nie pomogli mu w temacie i już przestał grać. Ziomek. Widzicie, został olany totalnie. To poza ten temat, kurwa. Przepraszam za wulgaryzmy. Jeśli oglądają to dzieci albo osoby niepełnosprawne, albo jedno i drugie. Kolo, tu w ogóle kolosi zmyna. Wpadłem na pomysł, po którym albo zostanę zlinczowany, albo pochwalony.
Otóż chcę zrobić spis godzin, w których są bici kolosi, a raczej spis, o której mogą być bici. To powstaje, aby być szybko i bez nudnego zbierania grupy. Jeśli choć połowa by się dostosowała, to bicia by przebiegały w 20 minut kilkoma postaciami bez zbędnego relokania. Lambo, 8:10, 12:15, 17:19, 20:22, 30. Jak się spodoba, to dodam więcej. Jak nie, to minusujcie. Kapuszcz. Średni pomysł. Trochę spam. Poniedziałek, piątek, dużo ludzi w porannych godzinach, jednak w sobotę, niedzielę rano nikogo nie ma. Na klasik. Często ludzie już na samym czacie światowym się zwołują jeden po drugim, więc raczej temat się nie wybije. Już nie te czasy, niestety. Czasy świetności Margony dawno za nami. Żeby taki temat miał szansę się przyjąć. Szczególnie jeśli mamy do dyspozycji czas globalny, na którym gracze wołają się na kolosów. Ale propcy zachęci. Kurwa, Sansi, ty jak się wypowiesz. Nieźle. Perkun Player. Alepy, to już wróćmy do tych czasów, kiedy tematy takie się przyjmowały. Ja znalazłem takie tematy. Wystarczy wejść w poradniki i wejść tak. Kurwa, jak tu nic nie widać, to że jeszcze tutaj widać ten BB Code. Ten BB Code tutaj widać, bo normalnie go nie widać, widzicie? Tutaj go nie widać, tego BB Code'u. Ale w tym skrócie go widać. Ale spis ksiąg Margonem. To jest przydatna rzecz. Które sprawdzamy? Książki konkursowe dostępne na Netgoosie. O, to możemy zainteresować. Ja gram na Netgoosie. No, kupimy ją u bibliotekarki Eugenii za 100k. Jest witkańskiej bibliotece. O radnych słów kilka. O, kolejna. Idhańska biblioteka. Kurde, ile tu książek jest. Jak ja tu nie przeczytam nawet tyle. Karczma pod liściem dębu? Jest nawet? Jest w ogóle tak? No dobra, idziemy. Chyba kupić jakąś z tych książek. Idhańska biblioteka. Lecimy do niej. Idę do Idhańskiej Biblioteki. Jest tu jakaś biblioteka? Pewnie w szkole, co? Jazdasz do szkoły. Bib? Haha, normalnie, szkolna biblioteka. Jaka baba? Miejsce zwrotu książek? Aha, to chyba jednak nie tutaj jest Idhańska biblioteka. No co wy gadacie? No i niby gdzie jest jeszcze biblioteka? Tu jest Gildia Nerdhusa. Ja tu mogę wejść? Ktoś mi przerzucił. Lorando! Nieźle. Meto, Pifes. Okej. Tu mam jakieś dziadostwa. Tu mnie nie obchodzisz. O, chyba Vel. Ona chyba kupuje książki. O Boże, na czym? Co ci? No. Czemu nie ma w gildii? Jakiej gildii? Są piękne i niezwykłe. Kim jesteś? Musiało cię nie być. Kurwa! Dobra, do widzenia. Koniec kupowania książki. Nie chcę mi się, naprawdę nie mam siły. Gdzie jest biblioteka? Powiedzcie mi, gdzie jest Witkan biblioteka? Spis książek Margonem nie może kłamać. Musi być jakaś biblioteka, o której ja nie mam pojęcia. Na pewno? Nie ma chyba. Bib? No. No nie ma. Nie ma żadnej biblioteki. Musi mi ktoś to napisać. Ktoś, kto jest doświadczony bardziej
w spisie ksiąg Margonem, ale jest lepszy temat spis ksiąg Margonem. Zmieniamy, wracamy na chwilę na forum, przejdziemy przewa i idę spać. Już walić to, nie udało się niestety kupić książki, ale jest dobre o miksturach ten temat. Gdzie to jest? Też jakiś spis, spis jaskiń. No nie, mikstury. O, mikstury oraz uzdrowiciele Margonem. To jest najlepsze, bo ten poradnik jest totalnie nieaktualny. Totalnie. On jest niepotrzebny. Mikstury za złoto. Ty widzicie, tu macie te zjadł gniewosza, zjadł salamandry. Tego nie ma już. Tego nigdzie nie ma. Nigdzie. Swoją drogą, w 2009 roku napisałem poradnik, jak u tej babki w Nidhal kupować te mikstury. Wszystkie dialogi, które prowadzą do kupna tej mikstury. To była najlepsza mikstura na małe levele. Patrzcie, ona takie, bo to dialogami się klikało i dostawałeś randomową miksturę w zależności od dialogu. I to była najlepsza mikstura. To były takie jak prawie małe miksy od Tuni. Tylko że Tunia była od 7.0 i miksy były drogie i dostałem za niego medal w 2009 roku. Tu... Patrzcie, to jest w ogóle niepotrzebne i nie ma tu żadnego, że tego już nie ma. Ale najlepsze jest to. Mikstury z wysiewu nasion. I tutaj jak klikniemy, jest pokazane, że zostało to wyjebane z gry w skrócie. Ale nadal tu jest jakiś tam groch i inne gówno. I czemu to ma od 150 levela było? Czemu? Miał był od 150 levela. Ale najlepsze jest to, że tutaj jest, że wycofano to z tą aktualizacją, a tutaj nie ma. No patrzcie, jak to komicznie wygląda. Jak ta Hessa to zrobiła. Wszystko w cytatach. Kogo cytujesz? Kogo cytujesz, Hessa? Czemu? Czemu używasz tej opcji? BB Code'u. Ona by napisałaby najlepsze podanie na świat prywatny. Najebane BB Code i lecimy jeszcze. Pewnie 40 wiosen. No ale to dobrze by się sprawdziła, nie? Naprawdę. O, tutaj pal tu. Pogrubione, powiększone, podkreślone w cytacie. No tu jakieś przerwy, takie kurwa, wyobraźcie sobie, że ten poradnik jest naprawdę i tu jeszcze są, zawartość w tym poradniku jest taka, że aktualna, chociaż połowa w tych poradnikach jest nieaktualna, ale że jest, wiem, dużo i wyobraźcie sobie, że to jest potrzebne komuś i ktoś wchodzi w 2024 roku i sobie scrolluje tak, nie? Ma najebane tego. W sensie tutaj jeszcze spoko to wygląda, nie? Ale tu już o. Co to jest? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tu Zefira? Jakieś numerki z Zefiry? Chyba powinna napisać, ty, macie numerki do flaszki rumu? Kumple? W tamtym temacie, co numerki można? Jakie numerki? Ja nadal nie rozumiem. Ktoś kiedyś chciał numerki jakieś? No hit. Po prostu hit. Klany to dzisiaj już napisałem w rozmówkach. To jest dobry temat. To jest dobry temat. Oczywiście. BB Code. Zobaczcie. Wszystkie możliwe. Cytuję. Pochylenie. A nie, nie ma podkreślenia. Pogrubienie. Kurcze. O, tutaj w nawiasie pogrubione. Tu dobry temat. Kłócą się. Że tu jest... przeciwny klan Adam Mikmik i chłop tutaj oferuje, czego wymaga, oferujemy luźną i przyjemną atmosferę wśród klanowiczy, sprawdźmy co ma do powiedzenia przedstawiciel klanu Adam Mikmik. Nie ma u was miłej atmosfery, to jest poważny zarzut z Margonem, zarzut, nie ma miłej atmosfery w klanie, no ja bym nie chciał być w takim klanie nigdy. A ty chciałbyś? Napisz mi to. Czy chciałbyś być? Nie mam miłej atmosfery, to już kurwa jest poważne. Ja bym się napierdalał z nimi, nie? Ustawkę bym robił o to, kto ma rację.
Wspólne szukanie i bicie herosów, wykrywacze, stanie w zaufanej grupie na E2, pomoc w rozwijaniu się, legendy po cenach klanowych, lotlock i Discord, wyróżniający się strój klanowy, wyjątkowe konkursy i eventy klanowe, promocje w rangach za zasługi dla klanu. Kurwa, promocje w rangach za zasługi. Muszę u siebie to wprowadzić. Zastanówcie się, czy też nie potrzebujecie tego pakietu, bo ciężko o dobrego klanowicza w dzisiejszych czasach. I tak, herosy to najwyżej szukacie, bo bijemy je my. Dobry to jest. Kocham. E2 bijecie jedynie na żółtych mapach. Grupy wcale nie są zaufane. Czytaj, podpunkt pierwszy. Wydropione legendy giną w nieokreślonych okolicznościach. Stoicie w miejscu. Jaki rozwój? XD. I ta buźka na XD, kurwa, to jest najlepsza w Margonem, nie? Tak kiedyś ludzie myśleli o XD. Przynajmniej ten ziomek, który zrobił te emotki. A zaraz się dowiemy, kto to zrobił. Czekajcie, tu nie wychodzimy. To było napisane. Gdzieś Thinker tu kiedyś coś pisał, coś takiego. Jak pisać posty na forum chyba. Ernie. Ernie to wymyślił. SML Word. Co tu się teraz dzieje? Wow, jakiś... Ten ziomek to wymyślił? Tu widzicie go? O nie. To jest Ernie? Ty, Ernie, dzięki. Możliwe. Możliwe, że to jakieś po angielsku. A ile opcji skontaktowania się w ogóle. Fajnie, fajnie. Ernie wymyślił. Najlepsze jest to, że to takie i nagle ach, idę wstydnić. Tańczy. Hit, nie? No dobra, wracamy. Lek nie ma. Punkt pierwszy. Nie ma mi atmosfery. Tu. Gdzie rzekomo giną legendy? Jakie? Chyba ktoś ci niezłych farmazonów naopowiadał, bo u nas nigdy żadna legenda nie zginęła. XD. Oczywiście mroczny rezus to jest jakiś koneser. Pisze. Słysząc opinii jakich graczy, tych którzy wylecieli, zabawne i wymowne. XD. Później coś tam. Co do muciaków, taka jest prawda. Dają ogromną przewagę, a my takie działania tępimy i osoby z muciakami nie mają do nas wstępu. Sam właśnie z muciaka napisałeś, wariacie. XD. Żadna legenda nie zginęła, a XD. Coś tam, co najwyżej do expa. XD. Tak już nie widzę, aż coś jeszcze jest, nie ma. A tu już na dole. Aż tak was boli, że otworzyliśmy rekrutację? XD. Tu, lek nie ma? Oczywiście, że są. Czasem nawet za darmo, jak ostatnio. Wystarczy angażować się w życie klanu. W zeszłym miesiącu rozdaliśmy w konkursie 4 legi, w tym 2, których już się nie da zdobyć. Czy to jest dwukropek D? Tak. O, zależy co masz na myśli, mówiąc rozwój. Szaen na redzie nie jest żadnym wyznacznikiem, bo to nawet nie jest naszym celem. Aktywni gracze ubierają się w nowe legendy. I takie są fakty. Tu, połowa graczy Horyzontu to ludzie, którzy wylecieli, zadam mik-mik. A mimo to, słucham waszego zdania. Fajnie, że walczycie z multikontami, ale szkoda, że tylko na papierze. W ogóle, czemu te ziomki piszą to na forum? Nie zamierzam być konfidentem i wypłakiwać swoich żalów na forum. Jeżeli ktoś chce, z chęcą podeślę linki z multikontami graczy z Horyzontu. W sumie, jak komuś zależy, wystarczy, że się przejdzie na E2 Tyrtaios. Nie złamiesz mnie. Nie będę wkopywał konkretnych graczy, którzy udzielili mi takiej informacji. Jest ich sporo. Jak ktoś chce, to znajdzie. Jak nie, również zapraszam na priv. Dwukropek D. No hit, kurwa. Nie jest 60. Nie jest 60, ziomek. Błagam, nigdy nie biliście i nie będziecie bili herosów. Od herosów jest Adam Mik-Mik. A trzecie to było. Co do E2 na żółtych mapach, to też są E2.
Lotają z nich lepsze legendy niż te odpady Shae, które koniec końców nadają się co najwyżej do Expa XD, a grupy są zaufane. Też wracając, nie wiem co sobie wymyśliłeś z tymi znikającymi legendami, ale taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, więc ten argument jest inwalidą. Wiesz w to co piszesz? XD? Wow, dwa losowane na przemian z randomami. Rzeczywiście jesteście super. Chcę autograf XD. Wiecie, że bez klanu też je można bić? I tutaj zależy co masz na myśli mówiąc rozwój. A, i takie są fakty, to jest tam co czytałem. Tu nie chodzi o legendy Shae, a o dominację. Nie wiem czy znacie takie słówko jak dominacja. Kurwa, ziomek. Nie no, przedstawiciel klanu Adam Mik-Mik rozjeżdża się po kurwa mrocznym rezusie z horyzontu moim zdaniem. To jest tylko moja opinia, just my personal opinion. Lek nie ma? Oczywiście, że są. Czasem nawet za darmo. A, to też czytałem, no tam, że dają za darmo. Lek maskotek? Nie liczcie jak coś, XD. Reszty chyba nie muszę tłumaczyć, kto ma oczy i rozum. Widzi wasz klan. Adam Mik-Mik Forever, jedyny dominator przedziału. Życzymy rozwoju, również tego intelektualnego. Pozdro. Nasz klan w żadnym stopniu nie składa się z graczy, którzy wylecieli za M, a już na pewno nie pod... Dobra, kurwa, jest XD, oczywiście. Czekaj, na tym Tajosie stoimy często razem, bo lotają z niego dobre legendy. Dużo lepsze łapy niż na przykład te Shae. Jak tu jest ewidentnie, kurwa, Adam Mik-Mik dominuje szefu. I on tu, i tutaj, że o, stoimy na innych. Gówno stoicie. Liczy się ten, kto ma dominację. Dobrze, tu napisał wcześniej. Za multikonta jest u nas lotka z klanów, więc nie. Nie stoimy tam na multi. Dwukropek D, dwukropek D, dwukropek D. I dalej to co mówisz to nieprawda, wymyśliłeś to sobie na potrzeby nadania swojej narracji dwukropek D. Tacy jesteście pewni, a nam nasze liczniki ubić na lotlogu mówią co innego dwukropek D. Tak, wierzę, te dwa o których mówisz to, to też część gry, a ty po prostu zrobiłeś 15 kont, żeby dominować przedział i się odkleiłeś, serduszko. Znak większości 3. U nas nikt nie mówi o żadnej dominacji, dla nas to jest luźne granie, tak jak pisałem wcześniej. Nie próbujemy zdominować przedziału, bo wiemy, że jest to trudne ze względu na naszą politykę klanową, czytaj brak ułatwiania sobie gry. Fakt, Legis Karma, Pata i Gobbossa to maskotki. Kurwa, pokazuje jednak, że dla nich to jest nic, nie? Dobrze, odpisał mu, poszło w pięty. Przeczytaj sobie jeszcze raz to, co napisałeś i... Już powiem tak, poważnie się zrobiło. Adam Mik-Mik, klan, przedstawiciel, już kurwa z arabskich nawet zrezygnował, teraz po rzymsku kurwa te punkty tutaj robi. Jesteśmy najlepszym klanem 4-3. No dobra, nie jesteśmy, ale gdyby nie AM, to byśmy byli. A w sensie, że on to jest taka, to co on tu pisze, przetrzeźnia go. Ok, może nic nie dominujemy, w sumie na co to komu to potrzebne? Mamy miłą atmosferę, owocowe czwartki. Mówcie jak brzydko brzydzicie się multikont. Nie wiem jak wytłumaczycie nagranie, na którym 5 waszych kont na wcześniej wspomniętym TTS-ie jednocześnie łapie duszka na kilka minut, spacja i kilka znaków zapytania. Korki w bloku wystrzeliły? Sąsiad router wyłączył? XD? No nie mogę. Nie mogę, i słuchajcie, i tak się skończyła rekrutacja w klanie Horyzont, nie? Ja pierdolę. Najlepsze jest to, że tutaj moderatorka musiała, Taneli to musiała tutaj interweniować. Nie? Musiała interweniować. A, o kurwa, to jest Mik-Mika. Prawda? Mik-Mik. Czekaj, runa. Chłop ma niech pierdolić policję. No Adam Mik-Mik, przedstawiciel klanu, kurwa, poniosło go jak zobaczył rekrutację, czy ale sraka też napisał ktoś, też z Adam Mik-Mik, zostało to napisane, to
Patrzcie, jak to bitnie wygląda. To jest jeden dział. W sumie sala chwały to jest taka bita. Co to jest? Z czego? To jest do wyjebania. To w sumie też. Każdy już ma legendy, wszystkie full sety i tak dalej. To po co to jest? To jest bez sensu. W sumie ta chwała właśnie to coś daje? Nie wiem, mam wrażenie, że nie za bardzo. Właśnie, dopóki reworka nie będzie, o muzeum w naszych depozytach. No jeszcze coś z 2008 to jeszcze jest może jakaś taka pamiątka, bo to faktycznie mało ludzi wtedy grało. Ja wtedy grałem, o kurczę, ma bana czasowego. Tyle ma maskotek, dobrze, że nie ten. O, ma dwie sztuki stroju na 10 minut z 2018 roku. Jać, ale fajnie. No, fajnie. No, to już same nowe rzeczy. Same nowe. Najważniejsze dla mnie, same nowe. O, miałem to. To też miałem. To też. Same głupoty. W off-topiku też taka bida. O, League of Legends, najpopularniejsza gra na świecie. Kiedy ktoś pisał ostatnio? 22 stycznia, mamy 7 lutego. O, ale... Hip-hop rap. Miesiąc temu. O, wielcy fani piłki nożnej. Najpopularniejszy sport na świecie. 9 września. 9 września. Mamy 7 lutego. Słabo. Anime manga. 4 dni temu. I co tu piszą anime? Jak zacząć i gdzie oglądać? Gdzie oglądać teraz anime? Jak nie wbijam? Jakoś po angielsku oglądaj. Wynieś jakąś lekcję. Wynieś jakąś lekcję z oglądania jakiejkolwiek kultury. Naucz się słówek, języka jakiegoś, ziomek. Szukam filmu, kilka szczegółów. Nie wiem, nie sądzicie, że Władca Jezior mógłby napisać to? Na przykład na Filmwebie, albo gdzieś, gdzie jest dużo ludzi i zagląda? Szkoda, że nie ma wyświetleń, ile ludzi wyświetliło ten temat. Ja bym chciał taką statystykę, żeby było wiadomo, że każdego to obchodzi. W sensie, że nikogo. Porozmawiajmy o off-topic. O, se porozmawiam. Tinker się nim zajął już, ty. O, zapytaj off-topiarzy. Kiedy? 2 dni temu. Zna ktoś gry typu Parkour MFO3? Może być zagraniczna? Chłop chce zawinąć. Czy znacie inne gry takie jak ta? Wcześniej? Tutaj było 8 dni temu. Ja, o kurwa. Dobra, idziemy. Idziemy szukać, tylko zmienię scenę. Już mi się nie chce znęcać. Następnym razem będzie lepiej. Słuchajcie, następnym razem będzie lepiej. Idziemy przewa i wracamy na Furuka. Zbić go ładnie. I będzie ten. W ogóle zmieniali. Zacząłem grać na 6-4 tutaj, ale jest zmian. Ale co z tego, skoro tu nadal są rzeczy do pozmieniania? Powiedzcie mi, czemu oni tak uparcie chcą? Znaczy, ja wiem, że Lotho zaraz powie, że ja już ci kiedyś mówiłem, to Johan tak wymyślił, że tak ma być. Moim zdaniem, Margonem powinno opierać się na przedziałach. Byłoby fajnie wtedy. W sensie... Nie ma sensu robić przedziału 5-9, 6-0. O! Mamy przewa. Przewa z widzami, zbijemy sobie. Jest jakiś klanowicz? O, przewo! Gabi, przewo. Czekajcie, napiszę do niej na Discord. Tak. Tu wyjdę z tego. Tak.
Przewo. Nerdhus. Dobra, będę musiał założyć błogo. No, o, możecie mi powiedzieć. Ta funkcja. Czemu to służy? W sensie. Po co to jest? To była jakaś potrzebna funkcjonalność XXI wieku? Że jak znajdujesz Chrosa, to masz guzik podejść? Czemu? W ogóle ja myślałem, że. No tutaj jest to kopiowanie, ale. Przecież. Czemu nie ma guzika wyślij na klan, tylko ja muszę klikać tu? Okej, tak to działa. Nieźle. Nie wiem. Ja bym wolał, patrzcie, tu jest miejsce. Taki guzik. Zrobić trzy guziki. Bez żadnego klikania. Przecież to jest tak. Ja przez przypadek się dowiedziałem, że tu można kliknąć w ogóle. Dobra, bije solo. Nie wiem. Chyba gra w Lola. Dobra. O, mamy dźwięki. Super są. Żeby się nie wybudził. Tylko. Oh shit. Co? O nie. Niepotrzebnie to zrobiłem. No nie. Kumple. Ja to idę. Zbity. Nie mów, że wyszła. Dała ta peka. Uff. Teraz to idę. Zawsze tak jest z nimi. Oznaczam na Discordzie. Nic nie ma i nagle jak mam walkę i prawie dedam jeszcze moim magikiem niesamowitym, to nagle się znajdują. Jeszcze ma 6-4, więc nie mogę znaleźć na zastępcy tego złodzieja. A może stoi? A może karma się przejdzie? O, może się... Wrócimy najpierw na Furuka. To będzie impreza. No ale wracając. Po co nie jest wyrównane wszystko do 6-4? Czemu, jak wbiję 6-4, to nie mogę bić złodzieja, jednego z ważniejszych herosów na ten przedział? Czemu muszę zostawać na 6-3? I powiem więcej, bardzo chętnie zostałbym na 6-3, gdyby nie to, że mam że trzy legii na przedział są na 6-4. Więc no to jest super głupie, moim zdaniem. Czemu tego nie raz, a dobrze nie mogą zrobić? To tylko jest przecież... O, tu mulciak z zimoskłonu. Gdzie on może? Dobra, walić go, nie chcę mi się za nim biegać. Chyba. Pa. Chyba idzie tutaj. Na porzucone pasieki zrobić zakon równowagi pewnie idzie. Zwaniaczek. Nie na mojej warcie. Jestem dedaczem. Pokażę mu o 3 w nocy. Z wtorku na środę. Kto rządzi? Utrzę mu nosa. Zwaniaczkowi. Tu jest red mapka. Tu wszedł. Nie wszedł. Patrz go. No i mam cię. Pa, będzie przedłużał i przyjdzie 300, bo to mulciak jest, on expije już. Pa. O, widzę był. Wyobraźcie sobie, że ktoś expi mulciaka na Nerdhusie z wtorku na środę o 3 w nocy. Pa. O, wytepał. A tu mogę przejść w sumie. Czekaj, czy on w minutę temu nie wszedł tutaj i będzie miał ochronę, czy nie? On myśli sobie, pewnie poszedł.
Czy z zielonej zawsze na czerwoną jest ochrona? Bo ja już nie pamiętam. Nie zaszkodzi. Ziomek teraz stoi chwilę przed tym pewnie. Mówi, kurde, postoję tu trochę. Albo przyjdzie z setą, żeby na porzuconych pasiekach zabić kogoś. Jakiegoś nobka. A to musi być nerwujące, ale bym się wkurzył. Wyobraźcie sobie mnie, ekspiącego mulciaka na topkę, no bo tutaj trzeba ekspić mulciaki, bo mało ludzi jest i tylko jedną postać można mieć, więc ludzie ostro na mulciaka grają, nie? No nie gadaj, że se poszedł. Na koboldy poszedł pewnie. Nie ze mną te numery, cwaniaczku. Mam nosa do takich gagatków. Idziemy, idziemy go. Byteria. O ty! No! Oho, dobra, szybkie przechodzenie ma. Hakuje. Ale musi być zdenerwowany. Ale musi być zły. Jezu, ja nie mam dodatków, więc łatwo mi jest zrobić na Bambika. Szczek, no ma full. Jezu. Ale musi być zły. Chłop. co? Aha. Ale musi być zły. Blokuje, blokuje. Zaraz zablokuje. Pa, pa, pa. Przyszedł. Właśnie tego dodaliśmy ostatnio. Pa, tego dodaliśmy ostatnio. Z lotko lataliśmy. Pa, pa. Przyszedł. Który już level nabił tutaj? 276 na tym bolciaku. Pa, pa, pa. Ale głupek. Ale głupek, trzymajcie mnie. Ale pójdziemy sobie od drugiej strony jeszcze. Nie, ty... Powiem tak, jesteś głupi ziomek. Ale ostatnio ten gościu, ten Dark Sparkless, z Lotkiem go ganialiśmy. I chłop, zamiast robić zakon równowagi w Forcie Eder, to zaczął robić questa u pastucha Mira. No to jest hit, nie? Pa, pa, pa. Pa, obstawia go, chodzi. Ja pierdolę, nie znam tych jaskiń, ale idziemy. Wyjdziemy na czołówkę. Kurde, no. W sensie oni mają dodatki, więc mu guziki mogą się zaprosić. Ja gram bez dodatków. Takich. Jak to tutaj można? Idziemy. Idziemy go tropić. Gdzie tutaj? Jezu, ja nie znam tych jaskiń. To jest jakiś dla bobasów. OG playerzy nie potrafią tu się poruszać. Ale dobra. Tutaj jest E2. Nie, dobra. Zakładam, że tam trzeba iść. Czy a może... Nie, no tak. Okej. Tu jakaś elitka jest. Lol. Jezu. Chodzę jak we mgle. O kurwa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Aha, tu, aha. Nie da się przejść, nie ma mostu. Wyobraźcie sobie, jak smutne to musi być, że musi się tym 300 tutaj obstawiać.
O Boże, ale to jest smutne. Ale to jest smutne. No nie wierzę, nie. Dobra, to by było w tyle. Nara.